No dobrze, drodzy Państwo, ale teraz troszkę zmieniamy temat, bo co prawda nie będzie o zwierzętach, ale będzie o roślinach, ale to też wpływa terapeutycznie, to na pewno, tak podobnie jak właśnie zwierzęta. Za mną jest Pani Agnieszka Żerdeska, artystka i zielarka. Witam Pani Agnieszko. Robi Pani rzecz niesamowitą, o której być może jeszcze mało kto wie, ponieważ całoroczna wymiana roślin i to w Opolu, naprawdę? Na czym to polega? No, jest to cała akcja, która ma na celu jakby stworzenie zielonej enklawy w centrum miasta. Nazywa się to Natura w mieście i do tej akcji jest właśnie moje działanie, które nazywa się Całoroczna wymiana roślin i naturozadomowienie. Polega to na tym, że mam masę roślin, które rozsadzam sobie, bo mi bardzo dobrze rosną w mojej pracowni na 6 piętrze, gdzie ma Pani rękę do roślin. Tak, uwielbiam naturę, uwielbiam rośliny, więc jakby też wchodzę w nimi w kontakt, ponieważ rośliny mają bardzo podobną aurę do ludzkiej, więc one odczuwają również i oddziałują na nas. Rozmawia Pani z roślinami? Żegnam się zawsze z nimi, jak gdzieś jadę daleko i witam za każdym razem, jak przyjeżdżam. A całoroczna wymiana roślin polega na tym, że można przyjść do mnie do pracowni N602 na Krakowskiej 37 i albo się wymienić ze mną swoją rośliną na moją, albo dostać ode mnie, po prostu wybrać sobie jakąś roślinę, którą ja posiadam. A załóżmy, że ktoś właśnie wyjeżdża na dłużej, nie ma żadnego dobrego sąsiada, przyjaciela bądź rodziny i bardzo się martwi o swoją roślinę, że po prostu mu umrze, jak wróci. Czy może przynieść do Pani taką roślinę na przechowanie? Jak najbardziej, zapraszam. Jak najbardziej można przyjść. Wystarczy po prostu zadzwonić do mnie albo wysłać maila i nie ma problemu. Tak. Mhm. Przychodzi się, siadamy, pijemy herbatkę z moich ziółek, które zbieram w górach. No właśnie, już do tego tematu zaraz przejdziemy. Ja tylko jeszcze chciałam zapytać o te rośliny. Czy to się staje popularne w większych miastach, na przykład w Polsce? Tak, oczywiście jest teraz trend, który się nazywa Urban Jungle. On został opisany w XIX wieku w The Times, tylko to było jakby przeciwieństwem tego, co teraz się dzieje, ponieważ kiedyś Urban Jungle to była nazwa na drapacze chmur i miasta, które się bardzo szybko rozwijały. A obecnie jest to trend w dekorowaniu swoich mieszkań dużą ilością zieleni. No tak, jakby dzięki wprowadzenie... temu lepiej nam się też oddycha i żyje po prostu. No ale dobrze, powiedziałam, że jest Pani też zielarką, sama Pani wspomniała o ziołach. Takie niesamowite mieszanki, które mają świetne nazwy, na przykład ta mi się bardzo podoba, Power Up, tak sam raz o poranku, prawda? Tak. Pokrzywa biały hibiskus, rumianek i czarny besy. Oprócz tego, że na pewno cudownie pachną i smakują, to jeszcze są pięknie zapakowane. Dlaczego Pani postanowiła zbierać zioła i to w górach? Ponieważ uważam, że w naturze jest wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia. I są to zarówno witaminy, jak i minerały. A że uwielbiam naturę, uwielbiam spędzać czas w górach, to stwierdziłam, że połączę jedno z drugim i po prostu chodzę i zbieram zioła, korzenie, kwiaty, rośliny. Specjalnie jako się Pani później suszy? Suszę je nie na słońcu, na prześcieradle po prostu w pracowni u siebie, a później je odpowiednio łączę ze sobą, żeby miały prozdrowotne działanie. No właśnie, trzeba mieć wiedzę, prawda, co z czym połączyć, bo tak naprawdę mówią, że ziołami też można sobie zrobić krzywdę, jak się ich używa nieumiejętnie. Tak. Oczywiście też wszystko z głową i bez przesady, więc jakby głównie działam na podstawowych ziołach, czyli właśnie pokrzywa, czarny bez, czerwona koniczyna, która jest bardzo dobra i polecana dla kobiet. Działam intuicyjnie, ale również czerpię wiedzę od babć bądź szeptuch. I bardzo dobrze. Świetnie, że wracamy do natury, do naszych korzeni. Przecież Słowianki zawsze miały sporą wiedzę na ten temat. Pięknie Pani Agnieszko, dziękuję. Dziękuję. A wszystkich Państwa, którzy mają ochotę wymienić się roślinami, bądź ewentualnie zostawić na chwilę pod dobrą opieką, to zapraszamy na ulicę Krakowską do N602. Dokładnie tak.